sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w samo południe 20 czerwca z tczewianami spotkał się honorowy obywatel Tczewa, słynny uciekinier z Auschwitz Kazimierz Piechowski. To lud, to była największa klęska nas, więźniów, bochenia chleba, kilogram, przecięte na połowę, a te połówki jeszcze na połowę, to cztery części z kilograma. To ile dobrze liczę, to 25 deko na jedną porcję. Ba, ta porcja już tak szczupła, musiała być wystarczająco jeszcze na rano. Na rano. No, jeśli ktoś nie zachował tej części na rano, to chyba poddał się śmierci, bo w nocy ktoś mógł, taki głodny, a każdy był głodny, zabrać mu to, co trzymał pod głową. Kiedy nastał dzień, to ten pokrzywdzony więzień ręcznie chciał dociec swojej prawdy. Spotkanie poprowadził dr Tomasz Łączek, który bada m.in. okres życia uciekiniera z okresu zagłady, gdy był związany z kielecką partyzantką. Okazją do spotkania była prapremiera filmu Anny Popek, który powstawał w ubiegłym roku. Materiał dotyczył nie tylko ucieczki z Auschwitz, ale także niespełnionej miłości do pani Krysi. Byłam tutaj na uroczystościach 90-lecia Tczewskiego Klubu Sportowego Unia. I ktoś mi powiedział, że tam wśród widowni jest pan Kazimierz Piechowski, ta znana postać. Ja wtedy go nie znałam. Pytam, kto to? Jacek Prędki zaczął opowiadać, bo też znał go, cenił, bardzo szanował. I od słowa do słowa zaczęłam poznawać tą jego niezwykłą historię życia, niezwykłą postać. I pamiętam po uroczystościach podeszłam tak nieśmiało do pana Kazimierza, czy zgodziłby się porozmawiać, po prostu opowiedzieć o tym w takiej rozmowie bezpośredniej. No, ujął mnie swoją bezpretensjonalnością, tym, że mimo, że naprawdę to jest bohater. No, przeżyć coś takiego jak on, zorganizować ucieczkę, przeżyć tą ucieczkę, potem ponieść jej konsekwencje w PRL-u. To wymagało hartu ducha, ale też pokory wielkiej. Więc z tymi wszystkimi swoimi cudownymi cechami podszedł do mnie, zaczęliśmy rozmawiać. Ja od słowa do słowa zaczęłam podpytywać, czy byłby możliwy wywiad. Pan Kazimierz zgodził się od razu. Z naszej strony telewizyjnie trwało to niestety nieco dłużej. Ale udało się, w tamtym roku latem nagraliśmy tą rozmowę. Data projekcji filmu nie jest przypadkowa. 20 czerwca 1942 roku Kazimierz Piechowski po ponad dwuletnim pobycie w obozie zaplanował ucieczkę. W tym celu wraz z trzema innymi więźniami dostał się do magazynu mundurów i zorganizował przebranie. Dzięki nerwom ze stali oraz dużemu sprytowi wyjechał z obozu przez główną bramę. Z obozu śmierci w Oświęcimiu usiłowało uciec 750 osób. Tylko kilkanaście prób zakończyło się sukcesem. Ucieczka Kazimierza Piechowskiego należy do najbardziej odważnych, brawurowych i pomysłowych. Spotkania w ogóle z byłymi więźniami cieszą się ogromną popularnością w tej chwili, kiedy to jest coraz bardziej trudne ze względu na upływ czasu. I tutaj jest wyjątkowa absolutnie okazja, że dzisiaj możemy być razem z panem Kazimierzem po dokładnie 75 lat po jego udanej ucieczce z Auschwitz. Na sali nie zabrakło też licznie zgromadzonej młodzieży. Spieszyłem się, zależało mi, żeby pana Piechowskiego posłuchać, żeby nie ominąć niczego, co powie. Jesteś bardzo młodym człowiekiem. Kim dla ciebie jest ta postać? Dla mnie jest bohaterem. Po prostu.
Kazimierz Piechowski związany jest z Tczewem. Tu rozpoczynał edukację. Kiedy wybuchła II wojna światowa, Piechowski należał do harcerstwa. A to nie było pomyśli niemieckiego okupanta. Piechowski chciał uciec z kraju, przez Węgry dostać się na zachód, by walczyć za ojczyznę. Jednak to się nie udało i młody chłopak po pobycie w kilku więzieniach trafił ostatecznie do powstającego właśnie piekła, obozu koncentracyjnego w Auschwitz.